Kilka tygodni temu proponowałem jako jeden z postulatów programowych przyłączenie czy rozpoczęcie debaty nad przyłączeniem powiatu raciborskiego do województwa opolskiego. Nie myślałem, że tak bardzo mocno będzie to rezonowało w całym kraju. Bardzo dziękuję senatorowi Godyle, kandydatowi, byłemu prezesowi Izby Rolniczej, panu Czaji, za poparcie mojego postulatu. Niestety, co mnie nie zdziwiło, kandydat i były senator, pan Peczkis, krytycznie odniósł się do tego pomysłu. Przypominam, pan Peczkis stoi również za blokadą portu w Kędzierzynie Koźlu. Pan Peczkis podczas debaty w Radiu Opole wypowiedział się krytycznie o małych samorządach, takim jak samorządzie województwa opolskiego. Nie myślałem też, że potrafię przewidywać przyszłość, ponieważ niedawno Instytut, kilka dni temu dosłownie Instytut Sobieskiego opublikował raport autorstwa pana doktora Łukasza Zaborowskiego, w myśl którego w województwie, w kraju powinno powstać 12 województw. Stoimy za pomnikiem, brońmy swego opolskiego i szanowni państwo, mieszkańcy województwa opolskiego, w nadchodzących wyborach 15 października głosujcie na tych kandydatów, którzy w swoim programie mówią o rozwoju województwa opolskiego, mówią o rozwoju infrastruktury, mówią o rozwoju uczelni wyższych, mówią o rozwoju miasta, bo miasto Opole jest naturalnym największym ośrodkiem związanym z przemysłem, nauką, również wojskiem, ale też zrzesza w sobie całe życie kulturalne województwa opolskiego. Nie głosujcie na przedstawicieli PiS-u, Konfederacji, którzy wprost mówią o rozbiorze naszego województwa. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy popierają moje pomysły. Dzisiaj to poparcie wyraził prezydent Arkadiusz Wiśniewski. Wczoraj właśnie był na forum samorządowym w Katowicach, na którym to też również było jednym z przedmiotem pytań. Temat rezonuje, temat rozwoju naszego województwa poprzez przyłączenie powiatu raciborskiego. To będzie temat, którym w przyszłym parlamencie na pewno będę chciał się zajmować. A po drugiej stronie, po stronie powiatu raciborskiego, Raciborzan, mam bardzo, bardzo pozytywny oddźwięk i wiele sygnałów od samorządowców, od mieszkańców powiatu raciborskiego, ale też od osób, które tam wyjechały, które migrują z powiatu głubczyckiego, ale też z innych miejsc województwa śląskiego, mówiące o tym, że Raciborz jako trzecie miasto wojewódzkie, jako trzecie miasto prezydenckie, na pewno lepiej by się miało jako w województwie opolskim niż na rubieżach województwa śląskiego. Na pewno na tym nie stracą finansowo, na pewno nie będzie to związane z odebraniem środków unijnych, bo tak jak już zapowiadałem, to nie jest pomysł na rok, to jest pomysł na przynajmniej kadencję, musi być poprzedzony referendum, ale też negocjacjami unijnymi i dopiero w nowej kopercie finansowej będzie do tego mogło dojść. Jeszcze raz podkreślam, brońmy swego opolskiego, 25 lat temu wywalczone województwo opolskie nie może zostać podzielone. Posłowie i kandydaci PiS-u i Konfederacji są za rozbiorem naszego pięknego województwa, na co nie ma mojej zgody, nie ma zgody opozycji demokratycznej. Mieszkańcy województwa wybiorą mądrze. W roku 2050 według analiz będzie Opolan 750 tysięcy. Powiat Raciborski to ponad 100 tysięcy mieszkańców, czyli to już odsuwa tą wizję depopulacji województwa opolskiego w dal. Silny region, silne województwo to również rozwój ośrodków akademickich. Siłą napędową takiego województwa mogłoby być również to, co proponuję, czyli K45, bo wtedy 35 minut mieszkańcy Raciborza mogliby dojechać do stolicy województwa, czyli do Opola. Godzinę 20 do Katowic. W momencie, gdy dojdzie do rozłamu, doszłoby do rozłamu województwa, bo jeszcze o czym nie powiedziałem, pomysł jednego z posłów PiS-u z Częstochowy, posła Giżyńskiego, który mówi o powstaniu województwa częstochowskiego, jest wciąż żywy, bo on bardzo często o tym wspomina, a jest posłem obozu rządzącego, więc może nastąpić tak, że Olesno pójdzie do Częstochowy, Brzeg do Wrocławia i w tym momencie województwo opolskiego zostanie 300-400 tysięcy mieszkańców i nie będzie sens faktycznie funkcjonowania tego województwa, bo o tym mówi radny Jakubów z Obrzegu, mówi radny Jakubów z Konfederacji, poseł Giżyński z PiS-u mówi o Olesnie w
częstochowskim, a Peczkis nie zgadza się na przyłączenie powiatu raciborskiego i blokuje najważniejszą inwestycję infrastrukturalną, która jest gotowa w jego powiecie, w powiecie kędzierzyńskim, czyli przyłączenie portu, gotowego portu w Kędzierzynie-Koźlu, 500 metrów brakuje linii kolejowej, on jest tak naprawdę hamulcowym tego, hamulcowym rozwoju Kędzierzyna-Koźla, transportu rzecznego na Odrze i całego naszego województwa.